Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Litolidami Stellaris. Tak więc nadszedł moment kontrofensywy. Po raz pierwszy udało nam się zebrać liczącą ponad 100 tysięcy siły ognia flotę i próbujemy dość niebezpiecznego ruchu, czyli inwazji na rodzime terytoria naszych przeciwników. Nie jestem pewien, co to jest za frakcja nawet, ale nie jestem pewien, że trzeba ich lać. Trzeba ich lać, bo będzie źle. Mamy sporą nadwyżkę floty. Dysponujemy również w tej chwili flotą federacyjną, więc to jest ok. Oczywiście jakby co, będziemy stale budować kolejne statki, będziemy się wzmacniać, zobaczymy, jak to pójdzie. I to jest ważna próba. Też między odcinkami zrobiłem troszkę przesiedleń, tak żeby to wszystko jakoś trzymało się kupy, ale to za chwilę. Gdzie? Czyżbym gdzieś wpadł na inną flotę, gdzieś nie chciałem? Nie, tutaj jesteśmy. Rozpoczynamy inwazję. Po prostu Saigon tu jest. Przywitali nas, ale przywitali nas niewielką flotą. W rzeczywistości te statki by się porozbijały przy takim skupieniu. Tutaj nasz potworek wertniskowiec. Chyba nie, to są któryś z tytanów. Wydaje się, że odnosimy szokujące, sprawne zwycięstwo. Mamy to, mamy ten punkt. Praktycznie bez strat, tego co widzę. Oczywiście rozpoczynamy tutaj naprawę, zanim podejmiemy dalsze działania w tym obszarze galaktyki. Teraz potrzebujemy któregoś z naszych statków naukowych, powiedzmy tego, żeby tutaj rozpoczął badania. I w sumie możemy jeszcze jeden wysłać, żeby też sprawdził to. I zbudowałbym też okręt. Po prostu coś do konstrukcyjnego. O. To jest zmaksowane. Wiecie co? Może nawet jeszcze jeden. Tak, żeby były. One są stosunkowo tanie. Się nie ma co przejmować. A tu będziemy przez wieki teraz budować. Oczywiście jeszcze prędzej czy później pojawią się kolejne oczywiście kryzysy, ale to nie martwmy się na zapas. Na razie skupmy się na tym, co możemy zrobić i czemu możemy zaradzić. Tak z ciekawości, co tu jeszcze jest do zbudowania. To jest strategiczne centrum dowodzenia i to jest ważne. Ale z drugiej strony potrzebuję stale influensu do zajmowania nowych terytoriów, a też chciałbym zacząć powoli poszerzać planety. Co tu się... Oj, chyba przechodzę do kontrofensywy. Ale mam wrażenie, że damy radę. Tu na bieżąco doróbmy, powiedzmy, czy będziemy dorabiać cokolwiek, żeby po prostu coś się budowało i dalej kontynuujemy naprawy też wszystkiego. Zanim ruszymy się na kolejne obszary, to musimy być w pełni przygotowani. Kolejne floty się próbuje kontratakować bardzo zaciekle. Ale mam wrażenie, że go tu w tej chwili jakoś blokujemy. Nie wiem. Nie wiem, jak długo uda nam się utrzymywać tą sytuację. To się przyda, bo tu będziemy też potrzebowali kolejnej bazy na pewno. Do zabezpieczenia tego obszaru. Bo on teraz tam nie może lecieć, bo widzi tam przeciwników. Dobra, to już rozumiem. W sumie
ty... No nie, ty i tak tam nie przelecisz. Na razie poleć... Kto tak? Ty... Buduj po prostu. Tak. Czyli tu dalej dwa te statki stoją niepotrzebnie. Nie wiem, czy my nadążymy. Z ogarnięciem tego wszystkiego. Tu nie możemy się ruszyć. Jesteśmy zmuszeni tkwić w tym miejscu. Co mi się mocno nie podoba. Gdybyśmy poszli do ofensywy, to mielibyśmy kolejne zaraz systemy. Ale okej. Okay. Zbudujmy więcej statków federacyjnych. Lecimy. No, ale się wykrwawiają, bo nie sądzę, żeby tak szybko te floty produkowali. Oni wysyłają po jednej floty, które tu stacjonowały w okolicy. I to wszystko, no, tracą. Też ich blokujemy w tym systemie dzięki temu. To samo w sobie jest mega cenne. Jasne, stać nas. Czyżby wreszcie nadszedł ten moment, kiedy się ogarnie sytuacja? Zobaczymy. A, bo to jest ten, co tutaj czeka na kolejne decyzje, co rozbudowywać. Zróbmy szybki przegląd, bo... Okej, okay, tu... W stolicy strasznie dużo... Właśnie nie wiem, skąd tych ludzi tutaj się tu bierze, czy tam istot. No, ale jest jak jest. To możemy mały upgrade. Właśnie chciałbym tak poupgrade'ować to, co się da. Jednak troszkę tu rzeczy się już pobudowało. No też mamy gdzieniegdzie całkiem spore moce jeszcze produkcyjne niewykorzystane. Tu musieliśmy pobudować to, bo zaczęło się pojawiać przestępczość. Nie wiem dlaczego akurat na świecie kurortowym, ale niestety. Niestety się przestępczość trzeba pojawiać i to taka upierdliwa. Co wszystko się tutaj rozbudowuje. I tu byśmy mogli troszkę z naszej stolicy przesiedlić, bo coś mi się zdaje, że to są wszystko uchodźcy, tak jest. To są wszystko z innych nacji, które tutaj no dotarły, bo nie miały gdzie się podziać. O,
czyli mamy dużo nadwyżki, czyli nie musimy robić tak, możemy to z powrotem przenieść tu. Dobra. Attrition complete. Dobra, co to za flota? To nie jest federacyjna? A nie, bo to zrobiłem zwykłą flotę. Kurde, miała być federacyjna. No ale dobra. Zwykła też się przyda, bo tutaj będą straty zaraz. Tylko czy wysłałem tam statki do skontrolowania tych obszarów, to nie pamiętam. Znając życie, to pewno nie. Chociaż ten gdzieś leci. W sumie jak gdzieś leci, to może równie dobrze lecieć tu. A ten niech leci tu. Kurde, to będzie wieki, zanim to wszystko tam dotrze. Już mnie to dobija. No ale trzymamy się na tej pozycji, to jest najważniejsze tak naprawdę. Jeżeli będziemy już tam trzymać przyczółki, no to z czasem oni też się wykrwawią. Praktycznie się odwróciła sytuacja, czyli teraz to my mamy przewagę czasu. Możemy czekać, aż no oni się zużyją, jeśli chodzi o zasoby i wszystko. Szybkość budowy w sumie. Nie, jedyny problem to, że przez to, że oni się tam pojawiają, no to nasze statki się zatrzymują i nie chcą dalej lecieć. A może niech leci po prostu tu. O, najpierw do czarnej dziury niech doleci i tyle. Tak samo ty po prostu lecisz tutaj. Czy tu coś potrzeba naprawy? Oczywiście. Oczywiście wszystko się porozbijało. I też potrzeba upgrade'ów, ale to na bieżąco nasz lotniskowiec zapewni takie wsparcie. Dobra, robimy troszkę spamu korwetami. A my tu ładnie wyrównaliśmy, powoli odzyskujemy to, co chciałem odzyskać. Długość życia. Sprawdźmy, czy się piractwo gdzieś nie rozpleniło, ale chyba nie. Uuu, rozpleniło się. Rozpleniło się. Nie jest jeszcze jakieś horrendalne, ale jest. No tak jak się obawiałem. Ta flanka dostarcza coraz więcej handlu. I tutaj te punkty zaczynają nie wytrzymywać ochroną tego. Ja tam jestem średnio potrzebny. Tylko teraz pytanie, gdzie kolejny punkt? On nie musi być na razie jakoś super potężny. Czy tu? Bo tak, to jest już wszystko rozwinięte, czyli dalej tu się już nie poprawi na chwilę obecną. Czy możemy tu małe upgrade'y porobić? Mamy na to środki, więc czemu by nie? No to moglibyśmy upgrade'ować w sumie, tylko to i tak raczej to daleko nie sięgnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no właśnie, dotąd tylko. Czyli do tej bliższej bazy. To i tak zrobię, tak na zaś, żeby było po prostu. No, ale co dalej? Myślę, że tutaj.
Tak. Station under attack. Dzieci piraci. Tu. Ilu? 1000. To nie jest dużo, no ale... Przerwą nam linię handlową. Czyli... Potrzebujemy, powiedzmy tu... Z 8 niszczycieli. I to wystarczy. To wystarczy. Czyli to byśmy mogli w sumie odkryć. Tak, nie chcemy tych robotów produkować, ale zobaczymy, co nam to da. Oczywiście, więcej handelku. Widzę, że wszyscy nas lawciają teraz. Kolejna rzecz, o której można by pomyśleć, to... Zaraz wam powiem, co. Stworzenie jakby pozycji takiego lidera galaktycznej społeczności. Jakby to nazwać. O! Ktoś tam wysłał jakieś jednostki. Spróbujmy to zbadać. Zobaczymy, co nam to da. W sumie, jak on nie chce tych ziem, to ja to wszystko przejmę. Tutaj sobie wyrównam, żeby to wszystko było jednolitym terenem. I w sumie tu byśmy też... O. Też może on to szybciej zabudować, więc chyba nam się nie uda. Chyba, że tu bym przerwał i użyłbym tej jednostki, żeby przejąć ten region. A ten poleci już. Jak się nie uda, to się nie uda. Jak się uda, to się uda. Tak bym to opisał. Zobaczymy. Interesuje mnie bardzo ten teren, żeby tu się okopać i zacząć już to stopniowo przejmować. Ten statek też mogę już tu wysłać. A ciekawe, czy to przyjmiemy my, a mamy jednak. Tak jest, czyli... Bardzo dobrze. Nie potrzebowali zapewne więcej baz gwiezdnych z czasem. I tu wracam do budowy naszej starej bazy handlowej, która tutaj obejmie cały ten obszar. Nie, to ci nieszczęśni piraci nam rozwalają strasznie handel. Nie mamy teraz prawie w ogóle dochodów. No, ale już... Flota w sile 3000 rusza ich oczyścić stamtąd. Dość ostro tracimy minerały. Chyba za bardzo rozhuśtała się nasza gospodarka. Bo tu mamy tony wszystkiego. Czy on tego jeszcze nie zbadał? Nie wiem, co on robi. Miał to przecież... A nie, już zbadał, dobra. Czyli teraz zbadasz to. A ich wyślę tutaj... do kolonizacji.
nie mogę, bo tu byłyby ogromne koszty. Tego sobie nie przemyślałem, czyli będziemy musieli na spokojnie tam maszerować w tym kierunku. No nic, to troszkę zmienia sytuację. Ale nie ma pośpiechu. Myślę, że innych cywilizacji to dotyczy w jeszcze większym stopniu niż nas, więc... Czyli ty musiałbyś zwyczajnie się tu ruszyć, cofnąć się i będziemy w tym kierunku iść do tego. I tutaj oczywiście rozpoczynamy rozwój handlu. A tutaj zwalczanie piractwa. Ty w sumie jak i tak nie masz nic lepszego do roboty, przejmij ten system, żeby on... No tu jest taka ilość pozostałości po bitwach, że... nie ma co z tym robić. Jedyne to się martwię, że on może w międzyczasie zbudować potężną flotę i zrobić taką poważniejszą kontruderzenie. Jako, że jest duży nadmiar wszystkiego, to... mogę tutaj też tytany już stawiać, nawet nie wiedziałem. To zbudujmy. Straciliśmy kontrolę nad Federacją. Ech. Zmieńmy zasady, że wszyscy mogą budować statki, bo w przeciwnym razie floty Federacji sobie nie poradzą. Nie przeszło? Musiało przyjść. Oczywiście. I zbudujmy po pierwsze federacyjne tytany. Zwaliliśmy piratów. Zróbmy spam, tak naprawdę. Stać nas na to. A tu musimy zrobić zakupy. Ja muszę sprawdzić, czy się przypadkiem nie skończyła ten edykt nieszczęsny do produkcji. Nie, po prostu nagle mamy przechlapane z tym. Okej. Nie żebym się cieszył, ale trudno. Wy dołączcie do głównych sił. Czyli co teraz? O, pojawiła się... A, to jest ta flota Federacji. Dobrze, że ona tu jest. Ona nas troszkę kryje. Tu bym... spróbował to zbadać, chociaż... Nie, to chyba nie ma sensu, bo jeżeli tam polecimy... Czyli... za wszelką cenę musimy bronić wyjścia z tego systemu. I to jest podstawa na przyszłość. No i oczywiście tutaj, mówię, to możemy sobie tym spamować. Po prostu mamy tego naprawdę tony. Troszkę nam ubyło tego coś. Coś się dziwnego dzieje z naszą gospodarką. Tutaj się zmieniło, tu rośnie. Będę musiał zaraz znów zrobić chyba przegląd. Nie podoba mi się, że tak mało tych wszystkich... Znaczy tak, to jest dobre. Jaką mamy politykę? Na kasę, to dobrze. Ekonomia cywilna. Moglibyśmy zrobić zbalansowaną, bo ta gigantyczna nadwyżka na cywilnej nie jest nam potrzebna. Ale nie rozumiem tutaj problemu z wydobyciem, bo do tej pory to było ok. No tu jest tak, jak być powinno. Tutaj też. No chyba, że to takie zużycie generuje. Hmm.
I co nam zżera te wszystkie inne rzeczy, bo tych minerałów mamy tony, tych rzadkich kryształów, nie wiem nawet dlaczego aż tyle, ale reszty to tak bez rewelacji. Nawet chyba bym sobie pozwolił, żeby jedne zastąpić, powiedzmy, produkcją gazów. O. I wtedy też się zwolni jedno miejsce do pracy tutaj, więc tu bym zmienił też na to. Okej. To było to. Tu, kurde, co to robić? No to mi się naprawdę nie podoba, co tu widzę. To bym wywalił, bo to nie ma sensu. To byśmy mogli upgrade'ować. Na razie niech tak zostanie. I może tutaj też gazownika. Czyli tu chyba trzeba pewne zmiany wprowadzić, czyli to wszystko przestawić w ten sposób. Jeden na rolnictwo. Pozbyć się tego. To zmienić na... Gdzie ten budynek jest? To. I tego też się pozbyć. I tu się troszkę zmieni cel funkcjonowania tego regionu. Ale to wszystko nie wystarczy, to już to czuję. Tu niech tak zostanie, tu oczywiście upgrade'ik. Tu już jest za bardzo ładnie dorozbudowane, żebym teraz wszystko zmieniał. Starczy tych okręgów produkcyjnych, bo to naprawdę zużywa... A, bo tutaj nagle nie ma, dobra, nie ma pracowników po prostu. Zróbmy tak, o... Bardzo staram się, co się dzieje z tym, o, tu też nie ma, dobra. To się może zmienić, jak się znajdą ludzie do pracy. Czy tu jest coś unikatowego? Powinno być, ale nie wiem co. Dajmy w ten sposób. Nawet dam dwa. Niech będą. To do upgrade'u. O, tu jeszcze jest sporo miejsc roboty na tym świecie. Na razie może nic nie będę rozbudowywał. I tu mamy troszkę zły stosunek jednego do drugiego. Czyli to by trzeba było zamienić w ten... Zresztą to na razie może nie ma sensu, to jest na przyszłość. No i tak póki co będzie funkcjonowało. Tu chyba bym sobie pozwolił, chociaż tu jest też jeszcze sporo nadwyżki. Na pewno to możemy upgrade'nąć i tu dać, powiedzmy, 2T. I to jest nasz najnowszy sektor, no on się musi po prostu rozwijać. Czyli zwyczajnie nam brakuje pracowników, to mnie troszkę pocieszyło, bo już myślałem, że jakiś grubszy problem mamy w tym temacie. Oczywiście. I teraz
Spróbujmy stać się liderem galaktyki, czyli... Gdzie to było? O. Mianujmy się... A, nie możemy? Czy muszę jeszcze poczekać? Dlaczego? Nie ma tego tutaj nigdzie. Construction complete. No, ale z drugiej strony i tak mamy... Mamy na co wydawać zasoby wpływów, więc nie będę narzekał. Bo tu... A, bo ten zabudowuje, tamten przesuwa granicę, dobra. Bałagan jest wszędzie. Może by tą planetę dziabnąć? W sumie... Dość blisko. No mówię, nie chcę też jakoś się super rozciągać, ale takie... Stopniowa ekspansja, myślę, jest rozsądna. A, bo ten nic nie robi. A my musimy tutaj zabudowywać w kierunku czarnej dziury, bo inaczej to nie przejdzie. Construction complete. No, tu żeśmy skończyli. Coś robić. Construction complete. Attrition complete. I ty też to wszystko na bezpiecznie obuduj. No tu jest dość daleko, ale w miarę sprawnie się posuwamy w jej kierunku. A, to już wiem, która to jest. To jest ten, który miał kolejne budować jakieś unikatowe rzeczy. Dawno nie było kontrofensywy, więc się ciut obawiam, że zaraz nam zgotują jakiś tu bajzel. Sprzedajmy, bo tyle nam tego nie potrzeba. A tu możemy sobie kupić. O. Research complete. Dobra, możemy to odjąć, chociaż myślę, że nie będzie z tego wielkiego pożytku. I zobaczmy tu główne gatunki. Nasz jest ok. Tu by można było coś zmodyfikować, na przykład... Tylko co? Coś nowego by... A nie, a moglibyśmy coś wywalić. W sumie szybsze zdobywanie doświadczenia niech mają. I wszystkich zmodyfikujemy. Bo już naszych chyba nie możemy modyfikować. Tak jest. Jest dobrze. Też sprawdźmy naszą nową bazę, bo ona już tutaj się ładnie upgrade'owała. I robi swoje. Zresztą to podobnie jak gdzie? Tu jeszcze taką mamy kolejną, która też robi swoje. Ona ma być kotwicowiskiem. Czyli z czasem będzie może być, może trzeba zmienić jej rolę, ale to zobaczymy. Nie ma co jeszcze podejmować decyzji teraz. I tu jest ta mała baza pod samą naszą stolicą. Dajmy, żeby miała też większe rezerwy wszystkiego. To jest na maksa zrobione. Tutaj dałbym to i jeden kanon. Łyknijmy sobie tą planetkę.
Stone Strider. Praktycznie, no nie mamy konkurencji. Przecież no, inne cywilizacje też z pewnością się będą rozwijać, no ale... Tu mamy sojusznika, mam nadzieję, że oni w miarę się rozwiną chociaż. Nie mówię, że będą jakimś supermocarstwem, ale... nie znamy... Tego się nie spodziewałem, takiego wyniku. Czyli potrzebujemy statku badawczego. On nic nie robi, czyli może się tutaj pofatygować. I tu czekamy po prostu. Jeżeli coś zrobią, to się przebijemy, ale na chwilę obecną też mi średnio zależy, żeby jakoś super szybko to wchłaniać, więc będziemy działać na spokojnie. Bardziej jest ważne, żeby na bieżąco tutaj robić wszystko, co się da. I tutaj w ten sposób. O, to mi się podoba. Mamy kolejne miejsce też do zbadania, jeżeli chodzi o wykopaliska. Ten tu na razie może niech zostanie, ale ten jak najbardziej niech się już tutaj potelepie. I dobudujmy więcej statków federacyjnych. A myślę, że mówię, spam tymi małymi jest najbardziej skuteczny. Jest tanio. O, tu też się widzę, wszystko troszkę poprawiło. Tutaj też się poprawia. To by trzeba było steraformować do tego, co nam odpowiada. Nowe rodzaje uzbrojenia i dłuższe dykty. Dobrze. Ten jeszcze bada. Ten czeka. Nic nie robią. No, połączone floty ich skutecznie blokują. Myślę, że niedługo będziemy gotowi do działania kolejnego i przejęcia kolejnych obszarów. To chyba już jest zbadane, tak jest. Ja. Rzućmy okiem, czy któreś z naszych planet zajmujących się badaniami nie mają wsparcia naukowego. To bym zwiększył produkcję, czemu nie? Dobra, to też zrobię między odcinkami, bo to będzie czasochłonne i upierdliwe. Brakuje nam minersów. Zróbmy w ten sposób. Ten spadek jest w granicach rozsądku. I super. Docieramy do systemu. Jak tam się ufortyfikujemy, to będzie, a może koszty budowy mi średnio przeszkadzają, silniejsze osłony się bardziej przydadzą. Tu się dowlekliśmy do tego systemu. Tu nie chcę im specjalnie przeszkadzać. Być może dojdziemy dotąd i skończymy, żeby się
jak mówię, chcę im dać również szansę do rozwoju. Super. Tu się oczywiście ufortyfikujemy i dopiero wtedy rozpoczniemy dalsze działania. Dalsze badania tego, czy coś o plazmie. Coraz lepszy sprzęt. W sumie jak te floty tam nic nie robią i tak póki co. To mogłyby się po pierwsze naprawić. A po drugie upgrade'ować. W sumie też trochę by je trzeba było połączyć. Albo na razie niech tak stoją, zobaczymy za chwilę. O, szybko poszło. Zabudujmy to teraz i oczywiście ufortyfikujmy. Dobra. Ci są w miarę już gotowi, czyli połączmy w ten sposób. A to już się nie da, tak? Tu by trzeba było wywalić dwie mniejsze korwety. I to połączyć. A, bo to jest tytan. Czyli mamy tak przyszłościowo możliwość dążenia do trzech w sumie flut. Ech. Zróbmy powiedzmy to. Ty to ładnie zabudowałeś, czyli w tej sytuacji gdzie jest ten biedny stateczek, ten? Też by trzeba go było naprawić, bo widzę, że jest mocno poobijany, zanim ruszy dalej. Co tu się stało? Musiał się edykt skończyć, dokładnie. I teraz pytanie, gdzie dalej byśmy chcieli? Bo mówię, to trzeba zachować w miarę kształtne granice, nie chce się rozciągnąć i potem nie móc czegoś ogarnąć. Być takim rozciągniętym blobem. A to zawsze jest takie zagrożenie, szczerze mówiąc. Tak jest. I co, nie działa? Działa. No dobrze. Jeżeli mamy znów tu nadwyżkę, to znów doprodukuje okrętów. Póki co federacyjnych myślę. A nie, federacyjnych już jest na maksa. Naszych też jest na maksa. No to zostawmy może. Mamy prawie dobite do tego, co byśmy chcieli, więc construction complete. Czyli te oba są tutaj, nie? Tak. No i teraz zróbmy małe badanie kolejnej lokacji. Powiedzmy, byśmy zaczęli od tej strony, żeby to jakoś w miarę nas spokojnie przejmować. Oczywiście, straciliśmy od razu go.
ale przynajmniej wiemy, ilu ich tu jest. No niestety będziemy potrzebowali dużych ilości statków badawczych, żeby przez to przebrnąć. No już naprodukuję ich na zaś. Póki co weźmiemy naszą najlepszą flotę i nakażemy jej oczyścić ten region. A tu oczywiście się jak najbardziej fortyfikujemy. Są straty, ale nie są duże. 6 statków to jest do... 6? Nie, 16. No dobra, nawet 16. Dorobimy tak. Okej. Te dwa nowe statki, które się wybudowały, to niech tu po prostu przylecą. Nie mogę ich tu ruszyć? Nie mówcie, że muszę je po jednym. Niestety. Może troszkę zaprzestać tego ekspansjonizmu, nie wiem. Może by się było skupić na powiększaniu potencjału życiowego planet. Chociaż z drugiej strony tutaj jest całkiem sporo cennych rzeczy. Bo no, a ile jeszcze do momentu, kiedy moglibyśmy tutaj zaproponować to? 200, czyli może warto zebrać te 300 jednostek teraz. Tu nam starcza, żeby to na bieżąco stale wszystko odpalać. Tu też jest nieźle, bym powiedział. A, ten tu już zbadał. Właśnie, jak też z tą bazą nową. No, ona całkiem skuteczna jest na chwilę obecną. Bym dał to i to, bo dalsze to powiększanie, czy oczywiście będziemy chcieli, ale czy już teraz, to jeszcze nie ma potrzeby, bo łapiemy wszystko. I tu wszystko też pod kontrolą. Jak więcej baz będzie ciągle potrzebnych w przyszłości. Dobra. Tu bym dał to. Więcej żarcia. To. I upgrade'a. O, i wszędzie zaczynamy wychodzić w miarę na plus. Powiedzmy sobie tak, na wszelki wypadek zabezpieczymy. Co za technologia. A, z tych. I rzućmy też okiem na kolejne gatunki. Tu jest, zmieniliśmy. Tu by można było coś pozmieniać. Nie pamiętam, która wersja była najlepsza. Ta chyba. Czyli jak najbardziej. No, tym trzeba popracować. To jest upierdliwe jak cholera, ale... No i tu czekamy na pojawienie się tych pozostałych. Dobra, czy one doleciały? Gdzie tam będzie rok, zanim dolecą? Czyli zbieramy tu 300. No i nasz niedawny wróg w sumie w tej chwili stał się tu z jednej strony naszym zabezpieczeniem, że nic się nie stało. Nikt nam tu nie wjechał na miękkie. A są takie łatwe technologie, czemu
Przyna... Czyli gdzie tu? Tak jest. Próbują zrobić kolejne kontruderzenie. Ale również im niezbyt wyszło. Naprawmy. I w sumie możemy to zupgrade'ować. Czemu by nie? Gdzie te małe stateczki? A, one nie chcą lecieć, bo wykryły wroga. No to jest upierdliwe niestety. I mówię, jeszcze po jednym trzeba je przesuwać, no. Ludzie. No nic. Ale no to jest i tak o niebo lepiej niż było, jak zaczynaliśmy dzisiaj, bo... Praktycznie uważam, że opanowaliśmy ten kryzys. Obyśmy się z nim uporali przed następnym. Dobra, to wszystko tam wyślemy. I tyle. A, bo jeszcze mamy istotę transportową. Dobra, niech ona sobie tu jest. Ja też można by ją było powiększać stopniowo, bo zakładam, że w następnych konfliktach kiedyś też być może już nie będzie więcej konfliktów klasycznych, tylko będziemy walczyć z kolejnymi pojawiającymi się kryzysami. Jest spore prawdopodobieństwo, ale dobra. To co chciałem, to tutaj nominować się na opiekuna galaktyki. I od razu, a na razie jest to, musi się zakończyć. Jestem na nie, niech to się skończy i wtedy przepchniemy nasz pomysł. Która to baza? Ta tutaj. Ja ją dalej upgrade'uję. Tu jest najważniejsze tak naprawdę, żeby ona była ufortyfikowana i tym samym jak się pojawi jakiś dupek, to żebyśmy go od razu załatwili. Czy te statki naukowe odleciały? Tak. Czyli tu potrzebujemy kogoś zatrudnić. Dobra. I musisz, biedaku, to przebadać. Na razie drugi niech stoi pusty. Jak pierwszy zginie, no to drugi wykona swoje zadanie. Tak to byśmy określili. No i... gdzie jest ta dziura? Tu jest dziura. Nie w sumie możesz... A nie, tu nie mamy chyba wiedzy o tym systemie. Też tutaj poleć, o. Nie, nie ma sensu, bo... Gdzie to wraca teraz? Co ja narobiłem? Stop po prostu, to będzie najbezpieczniejsze. No tu jest bajzel. Dobra, to leci tu. O, ty... Zbadaj to. Zaskakujące, zakładałem, że już jest zbadane. Ale widać nie. A ty przyjmij to. Pchnijmy to na szybko. Wszyscy nas poprą. A niech bada. O, tym razem idzie dobrze, czyli tu przebadamy. Nie wpadliśmy na żadnych dziadygów. Ale w takiej sytuacji tutaj zrekrutuję kogoś. I żeby było szybciej, to
to wyślę, powiedzmy, tu no, wpadniemy na kogoś, no ale cóż, takie życie. A, i stoimy na czele, oczywiście. No, oczywiście, a przecież głupi jestem, tu mogłem produkować te statki na bieżąco. I stąd bym przeniósł, powiedzmy, jeden krążownik i jeden niszczyciel. Dołączymy do tej floty i ruszamy to posprzątać. Znów braki w energii, czyli w minerałach, ale to będziemy je na bieżąco kupować, to nie jest problem. Nie doceniłem ich. Oj, sorki, ale mam gości, więc musimy kończyć na dzisiaj. No dobra, pozdrawiam i tu będzie problem, z tym będzie trzeba się jakoś uporać. No nic, do zobaczenia.